Witam bardzo serdecznie na podcaście na kanale Opiekun Osób Starszych. Dziś z nami jest pani Anna Woda, pielęgniarka POZ, która prowadzi blog Higieniczna Strona Życia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak sama siebie pani określa, jest pani pielęgniarką biegającą w krzakach. Zgadza się. A skąd to się wzięło? To się wzięło z zamiłowania do natury i również zamiłowania do pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego. Takiego kontekstu edukowania, jak wpływa na nas pozytywnie natura i jak ważny jest ten kontekst środowiskowy. A ponieważ wychowałam się w lesie, to postanowiłam to ująć w taki przewrotny sposób. I to trochę tak organicznie też wyszło, kiedy tworzyłam profil na Instagramie. Że takim żartem trochę właśnie, pielęgniarka biegająca w krzakach. I tak zostało. Tak a propos wszelkich odczuć, bo tu pani wspomniała, że to na samopoczucie wpływa. Dziś porozmawiamy o wypaleniu zawodowym. A powszechnie wiadomo, że nie tylko opiekunki, czy pielęgniarki, czy lekarze przechodzą, ale to jesteśmy my wszyscy tak naprawdę nastawieni na to zagrożenie. I może bardziej określmy, czym jest tak naprawdę to wypalenie zawodowe, czym ono się objawia. Na pewno mogę się odnieść do swoich własnych wrażeń, odczuć i przeżyć, gdyż dotknęło mnie wypalenie zawodowe. Mm-hmm. I na pewno chciałabym podkreślić, od razu zobaczyć z takim mitem, że wypalenie zawodowe to nie jest coś, co może nas dotknąć po wielu latach pracy, tylko może nas dotknąć już po roku pracy. Mm-hmm. Bo mnie dotknęło po roku pracy i to było związane z brakiem równowagi tak naprawdę w sferze psychicznej, to znaczy ilość bodźców, które dostarczało mi środowisko pracy, było niezbilansowane do moich możliwości psychicznych na ten moment. To był bardzo trudny oddział, to jest, bo nadal funkcjonuje, intensywnej terapii, który odznacza się bardzo wysoką śmiertelnością pacjentów, młodych pacjentów, którzy, kiedy ja pracowałam, bardzo często umierali pacjenci w zbliżonym do mnie wieku, czyli gdzieś tak między 20 a 30 rokiem życia. Tych zgonów było bardzo dużo. Ta pielęgnacja była bardzo trudna, ale też ze względu na kontakt z rodziną i ten kontekst właśnie taki środowiskowy tego miejsca, w którym to się odbywało. I dla mnie to przerastało wtedy moje możliwości, pomimo że miałam świetny zespół, pomimo że miałam świetne wsparcie. Więc jeśli chodzi o moje przeżycia z wypaleniem zawodowym, to na pewno chciałam podkreślić. To może nas dopaść bardzo szybko. Wiem, że wypalenie zawodowe będzie się wiązało z tą strefą psychiczną. No i cieszę się przede wszystkim, że rozmawiamy dzisiaj o tym temacie, bo to trudny i ważny temat. Tak, to jest bardzo trudny i ważny temat i bardzo nas dotyka, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie ta sytuacja na przykład ekonomiczna, czy zawodowa, czy rodzinna może być bardzo ciężka. Tym bardziej, że w roku 2020 okazało się, że nie tyle co wypalenie zawodowe, a depresja wśród społeczeństwa wzrosła przez ten stres. No tak, bo wypalenie zawodowe jest bezpośrednio związane ze stresem, z którym właśnie sobie nie radzimy. Te stresory mogą być bardzo różne i może to nas spotkać w różnych środowiskach. To nie musi być środowisko szpitalne, to może być środowisko domowe. Teraz mając porównanie pomiędzy pracą w szpitalu i pracą w środowisku domowym, mogę powiedzieć, że wręcz w tym środowisku domowym ten poziom stresu może być jeszcze większy z powodu tego, że jesteśmy bardzo często sam na sam z pacjentem czy sam na sam z jego rodziną. Oczywiście znowu jest takie powiedzenie, że nie do końca to, co nas w życiu spotyka, tylko to, jak sobie z tym radzimy, jest jakby bardziej istotne. I faktycznie z wypaleniem zawodowym to potrafi być takie przewrotne, bo z jednej strony można powiedzieć, dlaczego ktoś sobie radzi, a kogoś dotyka to wypalenie zawodowe. To jest sprawa indywidualna i zarówno opiekuna, czy medyka, i rodziny, to jest jakby taka składowa,
Natomiast no, nie można ignorować, że to występuje. Ten stres może się rozłożyć w czasie, a może się właśnie bardzo skumulować. Stres, który dotyka opiekunów socjalnych, z którymi ja pracuję w środowisku na co dzień, jest ogromny. Dlatego, że ilość czasu, którą spędzamy, którą opiekunowie Państwo spędzają z podopiecznym, jest często, jakby ten czas jest intensywny i długi, tak? Więc nawet tak sobie myślałam dzisiaj przed naszym nagraniem, że powiem, więc mówię, że uważam, że praca opiekuna to jest jeden z najtrudniejszych zawodów w ogóle. Naprawdę. Tym bardziej właśnie ze względu na ten stres. Tym bardziej, że też nie tylko mamy opiekunów socjalnych w Polsce, ale też i za granicą, w Niemczech, w Anglii, w Szwajcarii. I też bardzo może wpłynąć na ten stres, na to wypalenie, odległość od rodziny, od najbliższych. Od oczywiście. Tego, że nie mamy takiej poduszki bezpieczeństwa ze strony osób, które tak naprawdę kochamy. Tak, ja to obserwuję współpracując na przykład z paniami, które przyjeżdżają z Ukrainy i one o tym opowiadają, jakie to jest dla nich trudne. Nawet jedna z pań opiekunek powiedziała, że wolałaby być opiekunką dzieci, nie osób starszych, ale że stres związany z tym, że pozostawiła swoje wnuki w domu za granicą i opiekuje się obcymi dziećmi, tak, nie swoimi wnukami, byłby dla niej nie do przejścia, stąd zdecydowała się wybrać opiekę nad osobami starszymi. Więc to są aż tak silne emocje i tak silne determinanty tych naszych wyborów. Też może mieć wpływ również choroba podopiecznego bardzo silny, bo tak naprawdę oczywiście, wybierając zawód opiekuna, i tym bardziej nie mając jakichś kwalifikacji, bo gdy opiekunowie na przykład do Niemiec decydują się na wyjazd do Niemiec za granicę, nie zawsze mają doświadczenie, nie zawsze mają taką wiedzę, to pragną na przykład zarobić na godne utrzymanie. No i niestety przychodzi moment styknięcia się z tą chorobą. I to tak, jest kolejna właśnie, sprawa. Cieszę się, że pan poruszyła. Kolejna dlatego, sprawa. Klasyfikacja jest w ogóle strasznym problemem. Odniosę się do gruntu polskiego, bo nie mam doświadczeń z zagranicą, ale w Polsce mamy duży problem z klasyfikacją, to znaczy ona jest nieujednolicona, czyli na przykład opiekun medyczny będzie podlegał pod ministra zdrowia, ależ opiekun środowiskowy będzie podlegał pod ministra polityki społecznej. I to są różne grupy zawodów też. Ta legislacja zawodów jest różna. Tak naprawdę, jeśli chodzi o opiekuna środowiskowego, to przecież stosunkowo niedawno się pojawiły wymogi, że to musi być kształcenie zawodowe, które podlega egzaminowi. To dopiero tak naprawdę wchodzi, bo tak naprawdę, jeżeli spytać PKPS, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale tak organicznie pytając pań, z którymi gdzieś miałam styczność, to wręcz pojawiły się panie, które nigdy nie miały doświadczenia w tym zawodzie, nawet w pokrewnych zawodach i nagle z dnia na dzień znajdują się w środowisku, gdzie nagle jest pacjent na przykład unieruchomiony. Tak? Jest cała procedura związana z pielęgnowaniem pacjenta unieruchomionego, tak? Jeszcze, który na przykład posiada cewnik do pęcherza moczowego i tak dalej. No i to może budzić ogromny stres, może prowadzić jak najbardziej do wypalenia zawodowego. No i niestety też ma to wpływ na zmniejszenie poczucia własnej wartości, niestety. Wtedy tak tracimy wiarę w siebie, w swoje możliwości, bo mamy ten obraz tego podopiecznego. No niestety większość osób myśli, że to jest tylko siedzenie z podopiecznym i zwykła rozmowa. A to nie zawsze przecież tak jest, bo to też są czynności, rzadko, kiedy tak jest, bo to nie jest... Ta rozmowa przy herbacie jest bardzo istotna, nawet tak ja zachęcam, że przy pierwszej wizycie, kiedy pojawia się
nowy opiekun, nowa opiekunka i często pacjenci mają ten stres, jak zacząć tą relację, to ja zachęcam, zacznijcie po prostu od tej herbaty, gdzie faktycznie usiądziecie i przez te pół godziny porozmawiacie, poznacie się, ustalicie pierwsze podwaliny jakby tej relacji. Natomiast później, umówmy się, tych czynności jest tak dużo w trakcie, czy tych środowiskowych związanych ze sprawunkami, czy tych pielęgnacyjnych związanych z higieną ciała, że jakby ten taniec tych czynności, to jest jakby zorganizowanie tego wymaga naprawdę dobrej organizacji. No tak, ale te stereotypy wokół zawodów, to tak jak ze stereotypem wokół zawodu pielęgniarki też możemy różne wymienić. Albo też stereotyp mężczyzny w branży opiekuńczej. Na przykład, tak, też, ważny, też jest ważny, bardzo silny. Ważny też temat, który też przechodzi teraz właśnie przemiany w ustawie o moim zawodzie. Jest taka klauzula, że ilekroć mówi się pielęgniarka, ma się na myśli również pielęgniarza, a potem w ustawie czytamy cały czas pielęgniarka. Także tak, to są sfeminizowane zawody i na pewno to niesie ze sobą, też może nieść ze sobą takie trudności w momencie, w którym pojawia się opiekun. Miałam okazję współpracować z opiekunem i myślę, że to też jest dopasowanie swoich możliwości i swoich warunków do pracy, którą wybieramy. To na pewno ten stres nam zmniejszy. Czyli jeżeli jestem mężczyzną i jest środowisko, które nie akceptuje tego, że jestem mężczyzną, muszę znaleźć takie środowisko, w którym to jest wręcz pożądane, bo na przykład jest samotny mężczyzna, którego na przykład krępowałaby kobieta. Zdarzają się takie sytuacje. I myślę, że ten stres, tak należałoby w ogóle podejść do wypalenia zawodowego, bo tak tutaj wspomniała Pani o tym, że mamy mniejszą wiarę w własne siły. Jasne, że mamy dużo mniejsze, to jest w ogóle przyczyna też tego wypalenia zawodowego, kiedy ten stres, przestajemy sobie radzić z tym stresem, on nas, jakby te nasze możliwości, te linie obronne po kolei padają. To myślę, że ważne, żeby powiedzieć też na moim przykładzie, żeby nie zwlekać z rozmawianiem o tym temacie. Czyli jeżeli zaczynam czuć, że nie daję sobie właśnie rady, to warto zacząć rozmawiać. Po pierwsze w grupie zawodowej, wymienić się doświadczeniami, bo kiedy usłyszymy, że wiesz, to nie jest tak, że to tylko tobie się przydarza. I zaczniemy o tych aspektach zawodowych, środowiskowych, miejscu pracy rozmawiać, na pewno nam pomoże. Ale druga ważna rzecz, do której chciałabym i będę nawoływać i zawsze o tym mówię, czy niezależnie czy jest to zawód opiekuna, czy pielęgniarki, czy medyka i innego zawodu, psycholog to jest nasze naprawdę ogromne wsparcie, nie bójmy się. Psycholog jest profesjonalistą jak fizjoterapeuta, jak lekarz, jak pielęgniarka, który w swojej dziedzinie, zwłaszcza psychoterapeuta, bo to też trzeba zaznaczyć, że nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, też ważne. I warto rozważyć taką nawet krótką terapię ukierunkowaną właśnie na wypalenie zawodowe, bo też się spotkałam z tym, że często panie opiekunki bardzo potrzebują rozmowy, ale ponieważ na przykład są sama sam z pacjentem, nie spotykają się z innymi opiekunkami, bo taka jest struktura zatrudnienia, że nie ma spotkań integracyjnych, nie ma takiego momentu, żeby się nawzajem wesprzeć, to jest ogromnie ważne i pod tym względem myślę, że opiekunowie mają trudniej, bo jednak pielęgniarki nawet środowiskowe pracują w zespole, jakby jest nas kilka, tak? Natomiast ja się spotkałam z tym, że panie mówią, że jakby no czują się z tym samym, najczęściej rozmawiają ze mną. Trochę na przykład inaczej to wygląda w spółdzielniach socjalnych, które osobiście uwielbiam, uważam, to jest świetny sposób, ale wracając, warto pomyśleć o psychologu nie z takim lękiem, że nagle tutaj położę się na kozetce i po freudowskiemu będę opowiadać o całym swoim życiu, tylko zgłaszam się do psychoterapeuty z konkretnym problemem. Tak? I właśnie często przecież, znaczy zawsze pada pytanie o powód zgłoszenia i wtedy powiedzieć, że problemem jest wypalenie zawodowe, czy nawet jakby, jeżeli jeszcze nawet nas tak w pełni nie dotyka to wypalenie zawodowe, to że obawiamy się, że nas dotknie. I tutaj absolutnie bym polecała, że warto zadziałać jak najbardziej. A jakbyśmy właśnie spojrzeli na to wypalenie zawodowe pod kontekstem
zachowań, to jak to wygląda? Od czego to się zaczyna? Jakie uczucia są w nas podczas tego wypalenia zawodowego? Jak możemy poznać, że to nas dotyczy? Bo można Bardzo dobre tłumaczyć pytanie. Sobie ogólnie, że jestem zmęczony, to pójdę spać, obudzę się i będę już pełna energii. I to. To na pewno jest to właśnie coś, co nie ustępuje, coś, co charakteryzuje się powtarzalnością. Czyli jeżeli raz zaobserwuję u siebie przykre emocje, czyli na przykład smutek, lęk, pojawia się zmęczenie, pojawiają się takie uporczywe myśli. Zwłaszcza myśli, które powodują, czy takie myśli, które charakteryzują się, że nie chcę iść do pracy, tak? Czy wolałabym tego nie robić? To już jest taka naprawdę czerwona lampka, że nie mamy satysfakcji z tego, co nas się dzieje i czujemy lęk, który się powtarza. Bo jasne, że czasami każdemu może zaraz się zdarzyć, że budzimy się rano i nie mamy wielkiej energii do tego, żeby do pracy pójść, ale jeżeli to się powtarza, zwłaszcza w krótkim okresie czasu, jeżeli się pojawiają takie objawy psychosomatyczne, zaczyna nas boleć brzuch, zaczyna nas boleć głowa, pocą nam się dłonie, czyli ten stres już się manifestuje biologicznie, to już jest absolutnie taki sygnał, że nie możemy tego ignorować. Bo jeżeli na pewnym etapie sobie jeszcze radzimy, czyli na przykład praktykujemy mindfulness, tak? Stosujemy ćwiczenia oddechowe, może być tak, że jeszcze sobie z tym radzimy, rozmawiamy o tym z innymi. I jeżeli na tym etapie sobie poradzimy, tak, no to powiedzmy, że ten problem się nie rozwinął. Ale jeżeli pomimo tego te stresory są tak duże, bo na przykład te bodźce ze strony pracodawcy czy ze strony pacjenta, podopiecznego, jakby no dalej jakby występują, no to nie mija, to jest taki sygnał zdecydowanie, że coś jest nie tak i że należy się skonsultować zdecydowanie. I wtedy jest potrzebna właśnie pomoc tego psychologa. Znaczy, najpierw uważam, że dobrze byłoby. Znaczy tak, powiem, że jeśli chodzi o. Nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o psychoterapeutę, to na pewno nam nie zaszkodzi. Też namawiam do tego, żeby nie zamykać się w tym temacie i jakby nie stygmatyzować tego problemu, tylko właśnie wychodzić do innych przedstawicieli naszego zawodu, rozmawiać o tym, że nas to dotyka, bo być może jesteśmy w stanie z pracodawcą albo z innymi opiekunkami, pielęgniarkami, medykami w miejscu pracy wypracować jakąś zmianę, która nas na tyle wesprze, że to wypalenie zawodowe w pełni się nie rozwinie. Natomiast jeżeli miałabym to przedstawić w jednym zdaniu, co jest takim alertem czerwonym, uwaga, to jeżeli przestają panie, państwo odczuwać satysfakcję w miejscu, satysfakcję z wykonywanej pracy, to jest to. Brak satysfakcji z wykonywanej pracy, taki uporczywy, przewlekły, który nie mija, znaczy, że te pełnione obowiązki nie dają satysfakcji, to będzie wypalenie zawodowe. I może bardziej powiedzmy o tych, co jest spowodowane, co powoduje wypalenie zawodowe, bo powiedziałyśmy, że jest stres, wymęczenie. Ale czy jest coś jeszcze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, funkcjonując na co dzień, pracując z osobami starszymi? Bo nie bagatela, jest to ciężki zawód, czy pielęgniarki, czy opiekuna medycznego, czy opiekuna osób starszych, czy lekarza. Właśnie te zawody medyczne są najbardziej narażone na te wypalenie zawodowe. I zastanawiam się, co jeszcze może być spowodowane. Co powoduje wypalenie Tak, zawodowe? tak, tak, tak. Jakie jeszcze czynniki? Jakie jeszcze czynniki, dokładnie? Na pewno czynnikiem będzie wynagrodzenie. Na pewno. Dlatego, że to się bezpośrednio wiąże z satysfakcją. Na pewno czynnikiem wypalenia zawodowego mogą być same warunki pracy, bo jeżeli doznajemy dużego obciążenia fizycznego,
Jesteśmy biologicznie zmęczeni, oprócz tego, że psychicznie, to nie mamy takich zasobów do tego, żeby równoważyć ten stres. To na pewno. I w zawodzie opiekuna medycznego te obciążenia fizyczne, oprócz tych psychicznych, będą na to wypalenie zawodowe wpływać. No, gratyfikacja finansowa sama przez się, nawet z takich praktycznych aspektów, że gdybyśmy otrzymywali bardziej adekwatne na przykład wynagrodzenie do ponoszonych kosztów, to znaczy dużo dźwigamy, ale z tytułu naszego wynagrodzenia możemy sobie pozwolić na kontakt z fizjoterapeutą i regularne takie spotkania, czy na kwestie sportu ogólnie, takiego profilaktycznego, to na pewno inaczej byśmy też tą naszą pracę, tą satysfakcję z pracy odczuwali, czy gdybyśmy mieli jakieś dodatki związane z tym, jakie właśnie te fizyczne, biologiczne koszty pracy ponosimy, to na pewno ma duży wpływ. Jeszcze takim czynnikiem, który bym wymieniła, to jest właśnie to wsparcie w zespole, bo jeżeli go nie mamy, czujemy się tak samotni z tym naszym problemem, to na pewno będzie wpływało na wypalenie zawodowe. Wsparcie w rodzinie, bliskich i właśnie, jeżeli jesteśmy oddaleni od naszych bliskich, to dodatkowo nas to osłabia. Nie mamy tego wsparcia, które jest przecież, te potrzeby afiliacji są ogromnie ważne. To na pewno też wpływa na wypalenie zawodowe. Mhm. Oczywiście sam podopieczny, sam pacjent bardzo wpływa też, ta nasza relacja, mhm. jakie są te relacje. Czynniki kulturowe mają ogromny wpływ na to, co się z tą naszą satysfakcją dzieje, bo czasami mogą się pojawiać takie bariery kulturowe, gdzie opiekun chce dobrze, pacjent chce dobrze, a nie wychodzi, tak? Bo są jakieś blokady, chociażby językowe. I wiem, że na przykład u pań opiekunek, o których wspominałam, z którymi rozmawiałam, tam, zwłaszcza na początku, ta bariera językowa była dużą przeszkodą i stanowiła liczne problemy i dla pacjenta, i dla opiekuna. I wtedy to też może budzić taką frustrację, że opiekun bardzo chce się wykazać, pacjent chce być zaopiekowany i też chce jakby stworzyć dogodne warunki, a nie można się skomunikować. To powoduje stres, który znowu może prowadzić właśnie do takiej utraty satysfakcji. Jakie czynniki jeszcze? Podejrzewam, że jeszcze różnica wieku opiekunek, a osób starszych, bo tak jak ja na przykład mam 28 lat i też w zawodzie jestem od 6-7 lat, więc taki, że tak powiem, świeżak w branży. No nie, już nie zgodzę się. Świeżak w branży to tak rok, dwa, 6 lat to już jest taki czas, kiedy naprawdę można przez intensywne praktykowanie wiele się nauczyć. Oczywiście to nie jest 40 lat w zawodzie, ale 6 lat to już jest całkiem sporo. Mhm. Ale wracając, to też miałam sytuację, gdzie no ta komunikacja z podopiecznym była dosyć ciężka ze względu na to, że była ta bardzo duża różnica wieku. No i ciężko było narzucić, ja w wieku 28 lat, o godzinie na przykład 8, gdzie wstaję o godzinie 10 czy 11, nie? To też tak... Tak, to są te kulturowe też bariery i myślę, że akurat one potrafią być na początku dość dużą przeszkodą, natomiast ponieważ doskonale kiwam głową, bo wiem, o czym pani mówi, dlatego że ja sama tego doświadczyłam, zwłaszcza, że ze względu na moją aparycję zawsze mi odejmowano lat niż dodawano i no, była to bariera, natomiast jeżeli mogę coś podpowiedzieć osobom, które nas słuchają i mają taki problem, nie oburzać się na to, jakby nie denerwować się tym, mieć świadomość tego, spróbować zrozumieć tą perspektywę na przykład 80-letniej pacjentki, która też chce w ten sposób, jakby zaznaczając tą różnicę wieku, ona też ma swoje obawy. Bo to też trzeba zrozumieć, że
To wynika z takiego lęku. Po pierwsze, chce takiego uznania swojego doświadczenia życiowego. Boi się też takiego, ponieważ młodość charakteryzuje się taką energicznością i takim też, my wszystko robimy szybciej. Przez to najczęściej, w moich obserwacjach przynajmniej tak wynika, że osoby starsze boją się, że za nami nie nadążą, chociażby jeśli chodzi o podejmowanie decyzji czy ruch. I te bariery, to co na nas cielesność narzuca, przenosi się na tą sferę właśnie komunikacji interpersonalnej. I myślę, że tutaj po naszej stronie leży to, aby do siebie pacjenta mocno przekonać, dając mu czas, żeby nas po prostu pacjent polubił. Jeżeli nas pacjent polubi, to jasne, że te pierwsze spotkania mogą być bardzo trudne, ale z czasem, jeżeli wyrobimy sobie tą relację terapeutyczną, w dwie strony, oczywiście to musi się zadziać, ale jeżeli my wyjdziemy do tego pacjenta już jakby ze zrozumieniem, to my jesteśmy tutaj profesjonalistami, ze zrozumieniem tych mechanizmów, skąd to wynika, to myślę, że będzie dobrze. No, zdarzają się sytuacje, kiedy dobrze nie będzie, bo tak jak istnieje lęk przed starością i niechęć do starości, tak istnieje, powoli rozwija się wraz z rosnącą grupą wiekową osób starszych, rozwija się taka niechęć do młodości. I czasami może się okazać, że jest to bariera na ten moment nie do przejścia. Ale w większości myślę, że jesteśmy w stanie wypracować dobrą relację. A jakie skutki są związane z tym wypaleniem zawodowym? Och, cierpienie. No. Duże cierpienie psychiczne na pewno. Duże obciążenie zdrowotne. Wypalenie zawodowe będzie powodowało, jak każdy stres, który nie został zrównoważony, jeżeli już mamy te psychosomatyczne objawy, czyli na przykład już mamy zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, to będą one wpływały na nasze zdrowie bardzo mocno. No i to jest chyba takie sedno. To będzie się odbijało na naszym zdrowiu. Czyli to jest taki przykład, jak ta strefa psychiczna może wyindukować chorobę w sferze biologicznej. Zdecydowanie, bo w zależności jakie mamy mechanizmy radzenia sobie ze stresem, tak będziemy reagować. Jedni będą mieć tendencję do nadmiernego spania, inni do spania za krótko, bądź nie będą, ta jakość snu się znacznie pogorszy. Jedni będą tracić na wadze, inni będą przybierać. Mogą też nasze relacje prywatne na tym niestety ucierpieć, bo nasz stres, którym sobie nie radzimy, będzie się przekładał na nasze reakcje w środowisku domowym, z partnerem, czy z dziećmi, z rodzicami. No może mieć ogromny wpływ na to, jak reagujemy, ponieważ jeżeli już mamy jakieś deficyty, to niestety nie jesteśmy w stanie już tak reagować optymalnie na inne też czynniki, które nas spotykają. I to będzie miało wpływ na nasze życie też w tym rodzinnym aspekcie, w tym prywatnym aspekcie. To na pewno. I niestety ostatecznie może to spowodować, wypalenie zawodowe może spowodować zmianę zawodu. To, że zrezygnujemy. Ja zmieniłam oddział. Miałam wsparcie zespołu, nie zostawiłam zawodu w ogóle. Też jest w pielęgniarstwie jest taka możliwość, że jednak możemy zmieniać dziedzinę. Natomiast możemy, czasami tak się zdarza, że ktoś odchodzi z zawodu w ogóle. Na przykład. Bo czuje się już obciążony totalnie. Tym obowiązkiem związanym właśnie głównie z opiekuństwem, z tą branżą opiekuńczą. Tak, która jest bardzo obciążająca, nawet jeżeli pominiemy, że jakby nie pominiemy, ale nawet jeżeli spojrzymy trochę szczerze poza kwestię wypalenia zawodowego, to w ogóle jest niesamowicie stresująca praca, bo umówmy się, że relacje interpersonalne to jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu w ogóle.
Każdy z nas może w tym momencie pomyśleć o swoich relacjach z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi. Wiemy, że to nie jest prosta sprawa i wymaga dużego nakładu energii. A jeżeli do tego mamy dołożenie, takie obciążenie w czasie, to myślę, że to też zrozumie osoba, która tego doświadczyła, bo jeżeli ktoś nie doświadczył tego aspektu usług opiekuńczych, tego aspektu pracy opiekuna medycznego, czy w ogóle bycia opiekunem jako osoba bliska, czyli na przykład nad swoimi rodzicami, i nie spotkał się też z przewlekłością tego, jak to wpływa na nasze życie, na naszą psychikę, to trochę nie zrozumie. To niestety tak jest, że nawet ja na własnym przykładzie, w momencie, w którym mogę o czymś opowiadać, ale dopiero kiedy na przykład dotknie coś moją rodzinę, inaczej możemy o tym rozmawiać, to są bardzo, bardzo trudne kwestie. Samo wypalenie zawodowe też jest bardzo trudne do zdiagnozowania. Przebiega bardzo różnie u każdego z nas, bo różne są te stresory zewnętrzne i różne będą te nasze zasoby. Także trudne do zdiagnozowania. Warto wprowadzać te profilaktyczne działania na pewno przeciwko wypaleniu zawodowemu. To na pewno. To w takim razie do jakich jednostek oprócz psychologa możemy się zgłaszać? Psychoterapeuty. No to, o czym na pewno wspomniałam, czyli do naszej grupy zawodowej, do różnego rodzaju grup wsparcia. Szukajmy na różnych też forach takiego wsparcia, gdzie możemy po prostu porozmawiać, bo być może wypracujemy z innym opiekunem jakieś rozwiązanie, bo może już coś takiego go spotkało, dotknęło z daną sytuacją, na przykład jak rozmawiać o danym problemie, przepraszam, jak rozmawiać o danym problemie z pacjentem i to już na przykład gdzieś nie będzie nakręcać tej spirali tego stresu, więc na pewno różnego rodzaju grupy, na pewno nasz pracodawca, czyli zgłaszajmy problemy, które występują, bo potem, jeżeli to się dość mocno rozkręci, to no ale przecież nic nie mówiliśmy, to na pewno tutaj bym szukała wsparcia. Także takie 3-4 miejsca. A co z opiekunami, którzy zajmują się swoimi bliskimi? To też wśród grup, które się tym zajmują, grupy na Facebooku na przykład. Bo wiem, że jeżeli chodzi o kwestie opiekunów, którzy zajmują się na co dzień swoimi rodzicami, bliskimi, no to perspektywa tego wygląda zupełnie inaczej niż opiekuna zawodowego. Tak, i przyznam, że uśmiecham się szeroko, bo to jest taki temat, który też rodzinnie mnie dotyczy, więc wiem nie tylko od strony medyka, jak to wygląda, ale z drugiej strony, jakie to jest bardzo, bardzo trudne. I też zależy, jak rodzina funkcjonowała przed koniecznością wprowadzenia tej opieki. I przyznam tak, po pierwsze to trochę zależy od naszych warunków już, jak i tych zasobów, które mamy. Mam na myśli, jacy my w ogóle jesteśmy, bo niektóre osoby na przykład będą mieć łatwość w korzystaniu z internetu, a będą osoby, które nie korzystają z internetu w ogóle. I to już jest bariera, która nas na przykład od korzystania z takiej grupy wsparcia wykluczy. Też myślę, że tutaj ma znaczenie kontekst pokoleniowy i kulturowy. Będą rodziny, w których zawsze taka tendencja do rozmawiania, do spotykania się z innymi ludźmi jest, a będą rodziny zamknięte, w których nigdy nie było takiego zwyczaju też rozmawiania o swoich problemach. Więc to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. I jeżeli miałabym coś podpowiedzieć, to na pewno dobrze, żeby poszukać, w ogóle otworzyć się, podstawowa sprawa,
otworzyć się na rozmawianie o tym. Przede wszystkim najpierw z bliskimi, nie tłumienie tego w sobie. Też nie taka, myślę, że szkodliwa jest taka postawa, to teraz ja muszę sobie sama z tym wszystkim poradzić, ja wiem najlepiej i będę i się tak okopię w tym. Natomiast to spowoduje bardzo szybko wypalenie też w takim opiekunie bliskiej osoby, bo najpierw jest taka faza, ja obserwuję, najpierw jest taka faza zadowolenia i satysfakcji, że daję sobie radę, tak dużo robię, ale z czasem, jeżeli nie wpuszczę tych innych osób, z którymi będę w ten krąg, z którymi chociaż będę mógł o tym porozmawiać, to poczuję się obciążona na tyle, że to będzie narastać i pojawi się frustracja i niestety to też będzie prowadzić do takiego wypalenia taką opieką. To jest trudniejsza sprawa i bardziej skomplikowana i bardziej indywidualna, dlatego że zależy bardzo mocno od tego, jak do tej pory funkcjonowaliśmy, jakie są nasze możliwości, nasze zasoby, czy możemy się zgłaszać, czy na przykład korzystamy chociażby z internetu. To właśnie, to, bo wtedy mamy nieocenioną, myślę, właśnie możliwość wsparcia w takiej grupie, gdzie się wymieniamy doświadczeniami, gdzie się możemy podzielić, po prostu się wygadać nawet czasem. To prawda, w dzisiejszych czasach internet jest bardzo pożyteczny nawet na miejscach pracy za granicą i to jest jako pierwszy punkt istotny, co musi się znajdować na danej tak zwanej szteli, bo to tak określane jest miejsce pracy, metaforycznie. No i właśnie ten internet jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o pracę opiekuńczą, właśnie żeby mieć ten kontakt z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi, żeby móc się wygadać, odnaleźć jakąś poradę, może poszukać pomocy, więc to jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy. Kiedyś niestety nie było to możliwe. Tak, myślę, że czasy pandemii też dużo zmieniły, dużo czynności przeniosło się online, dużo spraw załatwimy w urzędzie, w ZUS-ie, nie wychodząc z domu, faktycznie umawiają się z urzędnikiem na spotkanie online. Wcześniej to nie było popularne, konferencje, szkolenia, to wszystko mocno przeniosło się do sieci i myślę, że to już zostanie po pandemii z nami, co jakby nie zmienia faktu, że nadal będą osoby wykluczone w tym zakresie. Wiem, że są różnego rodzaju projekty, na przykład w Poznaniu, aby jakby działać przeciwko temu wykluczeniu, gdzie się chociażby pomaga seniorom w zakładaniu ePUAP-u i internetowego konta pacjenta. Dlatego, że ten moment, kiedy się pojawiły recepty online, to był duży problem dla wielu pacjentów. Więc takie działania są ważne. A jak by Pani określiła w ogóle stopień pomocy w Polsce opiekunom osób starszych? W ogóle wsparcie tak opiekunów? Systemowo? Tak, systemowo, dokładnie. Czy to dobrze wygląda, czy jednak można by zwrócić uwagę na coś, co mogłoby na przykład powstać, albo jaką jednostkę można by było stworzyć? Jakieś takie miejsce, które mogłoby być taką pomocą dla opiekunów osób starszych, bo rozumiem, są różne grupy wsparcia dla osób uzależnionych, są grupy wsparcia dla... Ale nigdy nie spotkałam się z takim miejscem, które by wspierało właśnie opiekunów osób starszych, nie tylko tych zawodowych, ale tych, którzy zajmują się na co dzień bliskimi. Bardzo szeroko się uśmiecham teraz. Tego nie widać, ale... Nie ma tak naprawdę, nie lubię generalizować, ale tutaj na potrzeby rozmowy to zrobię. Nie ma takiego wsparcia. Systemowo nie ma takiego wsparcia i też z mojego doświadczenia zawodowego dopiero powstają tak naprawdę, przepraszam, powstaje w ogóle taka przestrzeń
przyzwolenie, zmiana taka społeczna, żeby w ogóle o tym rozmawiać, że my jako pracownicy potrzebujemy takiego wsparcia. Czyli jak mnie kiedy mnie dotknęło to wypalenie zawodowe, to wtedy to popularne, żeby w ogóle o tym rozmawiać w grupie zawodowej. Mhm. Miałam szczęście, bo miałam taki zespół, ale to nie jakby to akurat miałam takie szczęście. Ale nie każdy Natomiast, taki. Dokładnie, ale nie było na przykład. Już teraz wiem, że się zmienia, jeśli chodzi o kontakt z psychologiem w szpitalu, że to nie jest, że coraz częściej się zdarza, że psycholog jest również dla zespołu, bo wcześniej pojawiał się raczej tak dla pacjentów, ale kiedy ja pracowałam w szpitalu, to nie było takiej praktyki, że idę do psychologa, tak? Że jakby systemowo, że jest zatrudniony psycholog jakby dla pracowników, to się dopiero tak naprawdę pojawia i to nie jest, to jest dopiero, to jesteśmy w trakcie zmiany w tym zakresie, więc systemowo nie ma takiego rozwiązania. I czy to jest rozwiązanie dla pielęgniarek, czy dla lekarzy, dla opiekunów? Nie ma. Wiem, że pandemia to też trochę zmieniła, pojawiły się różnego rodzaju na przykład linie wsparcia dla osób, które czują się obciążone stresem w trakcie pandemii. Mhm. I takie linie się zaczęły pojawiać i one były nagłaśniane. Natomiast myślę, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, żeby o tym, bo to tak naprawdę jest bezpieczeństwo i higiena pracy. To jest tutaj, to medycyna pracy mogłaby bardzo dużo zrobić w tym zakresie dla nas jako dla pracowników i BHP, żeby się tym tematem zająć. To myślę, że jest takie duże pole do wyeksplorowania, ale na ten moment powiedziałabym, że znaczy być może są jakieś komórki i tutaj wykazuje się teraz niewiedzą, natomiast nie są na tyle popularne, a ja znała jakieś rozwiązanie jako pracownik, rozwiązania systemowe. Mhm. Czyli teraz tylko, żeby zorganizować takie miejsce, które by wspomagało opiekunów osób starszych i żeby to ruszyło w ruch, po prostu, żeby to powstało. Tylko, że musiało być to właśnie systemowe, bo na pewno są różnego rodzaju fundacje i organizacje, które jakby świadczą taką pomoc, chociażby psychologiczną, tylko nie jest to takie rozwiązanie systemowe. A te rozwiązania systemowe, państwowe, one dają też taki sygnał takiej rangi, tak? Że skoro istnieje coś takiego, to znaczy, że to jest okej, możemy o tym rozmawiać. Czyli bo teoretycznie jak ktoś szuka, to znajdzie, tak? No tak. Nie chodzi o to, żeby to było trudne do znalezienia, tylko właśnie, żeby to było takie też nagłośnione kampanią społeczną, żeby to było takie ugruntowane już też społeczne. Więc tak, jak najbardziej przychylam się, że teraz tylko czekamy albo robimy coś, żeby coś takiego powstało. Ja w swoim życiu zawodowym akurat nie planowałam się włączyć się w takie akcje, bo jakby dużo jest tych obszarów, ale jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, żeby działać, to jak najbardziej, bo to też faktycznie jest tak, że to robią ludzie, czyli tak naprawdę pewne zmiany w każdym zawodzie, przepraszam, przychodzą oddolnie, czy powinny przychodzić oddolnie, że jest w ogóle potrzeba takiego miejsca, bo jeżeli my nie będziemy zgłaszać jako pracownicy, że jest potrzeba takiego miejsca, to ono nie powstanie. To po prostu popyt i podaż. No dokładnie. To teraz przejdziemy do naszego już ostatniego pytania i być może i sądzę, że najważniejszego, jak my sami sobie możemy pomóc podczas wypalenia zawodowego? Bardzo ważne pytanie, to prawda. I też bliskie mojemu sercu, bo dotyczy profilaktyki zdrowotnej. Jest naprawdę wiele rzeczy, które możemy zrobić. Pierwsza rzecz, którą gorąco polecam, to jest higiena myśli, czyli praca z tą sferą psychiczną poprzez pracę z oddechem, wizualizację.
To jest rzecz, o której coraz częściej się mówi i coraz częściej możemy się spotkać czy z platformami, czy z osobami, które uczą. Ja, no tutaj nie, to nie jest reklama, po prostu polecam z własnych doświadczeń, polecam zawsze Headspace. To jest aplikacja, którą możemy pobrać na telefon i gdzie możemy ćwiczyć właśnie różne techniki pracy z oddechem, wizualizacyjne, radzić sobie z problemami ze snem, ale to jest dla mnie myśleniem, absolutnie pomoże nam w redukcji stresu i w ogóle zradzeniu sobie z emocjami. Bo tutaj to wypalenie zawodowe z tym zarządzaniem emocjami, każdy z nas doświadcza emocji. Pytanie, jak sobie z tymi emocjami radzimy. Więc na pewno tutaj higiena myśli, mindfulness, jakkolwiek to nazwiemy, to na pewno to. Też to będzie się wiązało ogólnie z naszym stylem życia. Czyli jeżeli my będziemy dbać o tą sferę biologiczną, czyli jeżeli będziemy dobrze się odżywiać i dobrze, mam na myśli mówiąc, zdrowo, jeżeli zdrowo będziemy się odżywiać, jeżeli będziemy zażywać tej gimnastyki chociaż przez 5 minut rano i wieczorem, jako takiej dobrej rutyny, to będzie powodowało, że nasza biologia, nasze ciało będzie bardziej gotowe w zderzeniu z tymi stresorami. To nie będzie taka napędzająca kula się śnieżna. To tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli my jesteśmy już bazowo zmęczeni, obciążeni, boli nas kręgosłup, a do tego dochodzą te problemy, stresy z pacjentem w tej komunikacji czy tej sferze psychicznej, to my tego po prostu już tak nie udźwigniemy. Natomiast jeżeli zadbamy o nasze ciało, o nasz komfort, o nasze zdrowie biologiczne, to tą sferę psychiczną też będzie nam łatwiej pozytywnie udźwignąć. Kolejna rzecz oprócz ruchu, oprócz diety, oprócz mindfulness, to będą relacje z naszymi bliskimi. To jest bardzo ważne, żeby mieć to wsparcie. I jeżeli my już bazowo mamy konflikt w rodzinie wśród swoich bliskich, to będzie nas, mówiąc kolokwialnie, zżerać od środka i będzie nas bardzo osłabiać i na tych innych polach też będzie trudno. Wtedy na przykład mamy problem z własnymi granicami, z ustalaniem tych granic, a to jest bardzo ważne. Jeżeli nie mamy dobrze ustawionych, zdrowych swoich granic, to wtedy te relacje interpersonalne będą zaburzone, bo ktoś odnosi się do tego, jakie my granice stawiamy, bądź nie. I one się mogą też zmieniać w zależności od sytuacji życiowej, więc warto pracować z psychologiem po to, żeby różnego rodzaju technik się nauczyć i zrozumieć też te procesy myślowe, bo jeżeli my się zaczniemy edukować o tej naszej sferze psychicznej, bo może tak do tego warto podejść, może tak zachęcę, że jeżeli my pomyślimy o tym w ten sposób, w profilaktyce schorzeń układu ruchu, tak? Wykonuje konkretne ćwiczenia gimnastyczne, tak? Rozciąganie, skłony. Natomiast, żeby radzić sobie dobrze w sferze psychicznej, musimy też poznać te mechanizmy, nauczyć się, jakie są mechanizmy naszej psychiki i również wykonywać ćwiczenia, dzięki którym ta zmiana nastąpi. Ale przede wszystkim musimy być otwarci na pracę, że to się samo nie zadzieje. To na pewno nie. To jakby, że jest szereg właśnie rzeczy, które możemy wdrożyć. I jeżeli wdrożymy już tylko te, o których teraz powiedziałam, to myślę, że to jest świetna profilaktyka i inwestycja nie tylko w życie zawodowe, ale w życie prywatne również. Super. Genialna rada. Najprostsze Najprostsze rzeczy rzeczy są są najlepsze. najtrudniejsze, bo one są mało, ja to już któryś raz powtarzam w rozmowach, że profilaktyka jest mało spektakularna. Bo ona nie przynosi takiego efektu tu i już i natychmiast. Ona jest rozciągnięta w czasie i to nas może tak zniechęcać, że tu mam teraz taki palący problem z podopiecznym, z bliskim, współpracownikiem. Ja potrzebuję tu już natychmiast, a to jest rozciągnięte w czasie i warto sobie właśnie dać przyzwolenie na to, że to się nie zadzieje natychmiast na już. Często jest tak, że zbieramy ten plecak tego stresu bardzo długo, więc dajmy sobie też takie przyzwolenie na ten czas, żeby ten plecak spokojnie rozładować.
No w tym miejscu przede wszystkim życzę wszystkim opiekunom i swoich bliskich, i opiekunom środowiskowym, i opiekunom medycznym, pielęgniarkom, medykom. Życzę nam, żebyśmy nie bagatelizowali tego stresu w miejscu pracy i opieki, i żebyśmy szukali pomocy, szukali i dbali o siebie, bo jeżeli my o siebie nie zadbamy, to tak jak już też gdzieś kiedyś mówiłam, że pielęgniarka, żeby dobrze pielęgnować, musi być wypielęgnowana. Opiekun, żeby dobrze opiekować, to musi być sam zaopiekowany. Zgadza się. I to jest powszechna informacja, która powinna wejść do serducha wszystkich nas tak naprawdę, bo jeżeli o siebie nie zadbamy, to nie zadbamy również o innych. Nie zadbamy tak efektywnie, i to tak jak można porównać właśnie do ratownika. Ratownik, naczelna zasada ratownictwa, przede wszystkim swoje bezpieczeństwo. I myślę, że to dobrze odnieść, bo jeżeli nie zadbamy o swoje bezpieczeństwo, to za chwilę będą dwie osoby do ratowania, nie jedna. I myślę, że tę zasadę można bardzo łatwo właśnie zaimplementować do innych zawodów też. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś prowadziliśmy podcast z panią Anną Wodą. Zgadza się. Bardzo mi miło. Zapraszam do następnych podcastów. Trzymam kciuki, takie rozmowy są bardzo ważne, także już też nie mogę się doczekać następnych odcinków. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.